W poznaniu.pl. Poznań w minutę. Nożownik bez powodu zaatakował przechodnia w okolicach Ronda Rataje 21 kwietnia około godziny 9.15. Agresor zadał ofierze kilka brutalnych ciosów. Policja udostępniła nagranie z tego zdarzenia. Teraz poszukiwani są świadkowie oraz inne ofiary nożownika. Od przyszłego poniedziałku numery PESEL dla uchodźców będą wydawane tylko na terenie Galerii Malta. Równocześnie w urzędzie przy ulicy Libelta wydłużone zostaną godziny przyjmowania Polaków, którzy muszą załatwić sprawy związane z dowodem osobistym. Maltanka rozpoczyna dziś kolejny sezon. W tym roku pasażerowie zapłacą więcej za bilety. Za bilet ulgowy zapłacimy 7 zł, za normalny 10 zł. Bilety dla uczestników wycieczek kosztują po 5 zł, a bilet rodzinny w 2022 roku kosztuje 30 zł. Container Art rozpoczyna sezon po raz 15. Dzień otwarcia będzie można m.in. posłuchać psychodelicznego rocka. W poznaniu.pl. Poznań w minutę.